Cześć, Mawkar z tej strony. Dawno nie nagrywałem, ale było sporo z pracy. Ale wracam tutaj z nowością. To jest właśnie Hyundai X35, silnik dwulitrowy diesel, 136 koni. Jednostka prosta, trwała, idealna do tego pojazdu. 1.7 jest trochę małe, ma za mało momentu. Mówię tu o dieslu. No benzyny jak to woli, zwykłe bez turbiny. No troszeczkę jednak trzeba je gazować, żeby lepiej się rozpędzało, no i te diesle dużo też nie palą. A co do tego Hyundai'a, 2011 rok jeszcze, podam Wam, przebieg 157 tysięcy, udokumentowany. A z cech zewnętrznych, tak jak widzicie, alufelgi 17, jest tutaj dopinany hak, tylko na razie zdjęty w bagażniku, lekko przyciemniane tylnie szyby, czujniki parkowania tył. I jeszcze jedna ważna rzecz, jest też sześciobiegowy, co na autostradzie naprawdę się przyjemnie sprawdza, auto jest dużo cichsze. Lakier taki dość popularny w tych czasach, kawa z mlekiem, czy tam jak ktoś to mówi, szary. Czy coś jeszcze mogę dodać? Wersja taka raczej ma wszystko co potrzeba, już te w lusterkach mamy. Kierunkowskazy, obramówki chromowane, przeciwgielnych. Tutaj ten grill też jest tak malowany na takie piano, brak. Co jeszcze mogę Wam dodać? Auto zmierzyłem całe miernikiem lakieru przed nakręceniem filmu. Jest absolutnie bezwypadkowe. Każdy element jest w oryginalnej warstwie lakieru. Resztę Wam dodam tak jak standardowo, siedząc w aucie. Pokażę też książkę. Na razie na tyle, hej. Może tym razem zacznę Wam tutaj od książki. Tutaj sobie widzicie wszystkie przebiegi tego wozu z pierwszych lat. Potem już tutaj mamy jakieś wpisy w Hyundai'u. To jakieś niewielkie. Widać tutaj 7000 km zrobione przez rok. Tutaj dalej 137 tysięcy w 2019 i w 2021 mamy 149, ale jak widzicie nie ma tutaj stempelka. Po prostu ktoś nie podbił, ale na tą wymianę jest tutaj faktura oleju. Więc dla niedowiarków jest potwierdzenie. Przejdźmy może teraz do strefy lewej pojazdu, tutaj co obsługuje kierowca. Mamy cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka. No taki zwany standard, który musi być. Jak widzicie sobie tutaj, boczek jest ładny i jest też obszyty skórą, bo auto, o tym nie wspominałem, jest w współskórzanych fotelach. Tutaj mamy asystenta zjeżdżania ze wzniesienia, wyłączenie kontroli trakcji. Spójrzmy na kierownicę. Kierownica też jest ładnie utrzymana. Jest multimedialna. Możemy sobie tutaj odbierać połączenia Bluetooth, sterowanie radia, sterowanie również tempomatem, polecenia głosowe. Tutaj to, o czym wspominałem, automatyczne wycieraczki. Spójrzcie sobie na licznik. Nie ma żadnych błędów. Oprócz tego, że nie zapiąłem pasów i że jest zaciągnięty ręczny. No, żeby nam tu się auto nie stoczyło, już tutaj znikło. My idziemy dalej na środek. Radio jest to troszeczkę lepsze z MP3 i z tym Bluetooth, co przed chwilą mówiłem. Ma też opcję, że samo podgłaśnia się, gdy zwiększy się na przykład prędkość na autostradzie. Przyjemna sprawa, polecam. Też ustawić sobie takie opcje, jeżeli ktoś ma to w swoim samochodzie. No tutaj jak widzicie, podgrzewanie tylniej szyby. I tutaj raczej rzecz stosowana w Hyundai'u. W innych markach tego nie spotkałem i w japońskich markach w sumie tak, w sumie to jest. Podgrzewanie przedniej wycieraczki, nie jest żadna cała szyba, ale podgrzewa nam wycieraczkę tak, aby żeby ta guma się szybko nie zniszczyła. Jest też klimatyzacja dwustrefowa, fajna sprawa, klimatyzacja działa, więc nie musimy tutaj robić jakiegoś serwisu. Przejdźmy dalej, mamy podgrzewane fotele, też nietypowa sprawa, jest podgrzewany też tył, jak w jakichś limuzynach typu BMW 7. No i tu mamy dwa złącza zapalniczki, wyjście na AUXa USB. Tak wspominałem, nie wiem czy to będzie teraz widać, sześciobiegowa skrzynia biegów. Spójrzcie sobie tutaj też na ten panel środkowy, nie jest podrapany, mieszek nie jest przedarty. No i tutaj fotel pasażera też jest ładny, nie poprzedzierany. Wszystko wygląda dobrze, podłokietnik, tu boczek. Jeszcze pokażę Wam tutaj boczek z mojej strony, też fotel ładnie jest utrzymany i tył też przyjemnie, góra czysta. Jeżeli Was interesuje takie auto, zapraszam do skorzystania z mojej oferty na stronie Mawkar Automoto lub też możecie zawsze wejść na Instagrama Mawkar Auta lub zostawić pytanie na YouTubie.
i ewentualnie zasubskrybować kanał, polajkować filmy, bo na pewno nowe auta będą się pojawiały na bieżąco. Bo teraz coś dobrze tematy się sprzedają, więc trzeba klientom przywieźć nowe pojazdy. Na razie na tyle, trzymajcie się, hej.